teraz patent na zupełnie zakręconą, kolorową sałatkę. Zaczynam od obrania chrupiącej, lekko pikantnej kalarepki. Wykorzystam też słodką marchewkę. Ułatwię sobie zadanie i warzywa pokroi za mnie Zudler. Zacznę od cukinii, a specjalne ostrza w kilka sekund zamienią ją w apetyczne spiralki. Takie warzywne zudle. Z marchewki zrobię szerokie wstążki, dlatego wymieniam sobie nożyk. Równo obcinam. I zabawa trwa. Przyda się odrobina ostrości, więc z pikantnej kalarepki też zrobię wstążki. Użyję do tego tego samego noża. A kolejnym ostrzem z buraka wytnę cienkie spaghetti. Zobaczcie, jaka kolorowa micha zdrowia. Ale takie warzywa potrzebują jeszcze dressingu, najlepiej zielonego. Użyję sporej ilości pachnącej kolendry i równie sporo natki pietruszki. W tym dressingu świetnie sprawdzi się słodka cebulka szalotka. Do tego odrobina ostrości. Skoro dressing ma być zielony, użyję zielonej papryczki chili. Dodam jeszcze trochę octu jabłkowego. Uwydatni smak reszty składników. No i olej. Na koniec trochę słodyczy, czyli miód. Całość teraz zblenduję. Dressing jest już gotowy. Ładnie ją wymieszam, żeby wszystkie warzywa przeniknęły moim dressingiem. Teraz dodam koziego sera, żeby była sałatka bardziej treściwa. Pięknie ser kozi komponuje się w tych kolorach. Dodam jeszcze orzechy włoskie. Posypię delikatnie z wierzchu. Świderki, spaghetti, spiralki. Kolorowy zawrót głowy.